Powiat Koniński to nie tylko obszar. Powiat Koniński to ludzie, którzy żyją na tym terenie, pracują i którzy teraz mają możliwość, by zgłosić swoje pomysły i uwagi dotyczące kierunków rozwoju powiatu konińskiego. Właśnie jest najlepszy na to moment, ponieważ trwają konsultacje społeczne. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy konsultacje społeczne, konsultacje, które przeprowadzamy wśród mieszkańców powiatu konińskiego, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Konsultacje dokumentu, który określa ramy funkcjonowania powiatu na najbliższe kilka lat. Dokument będzie obowiązywał do 2030 roku. Jest dokumentem, który został oparty na zadaniach, jakie realizuje powiat. Wielu mieszkańcom działalność starostwa powiatowego kojarzy się przede wszystkim z rejestracją samochodów, budową i naprawą dróg czy rozwiązywaniem kwestii związanych z ochroną środowiska. I w zasadzie tak jest, ale obszar działań powiatu jest znacznie szerszy. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy powiatu zapoznali się z dokumentem, który stworzyliśmy i żeby wypowiedzieli się, jakie propozycje mają do kierunków, które wskazujemy w tym dokumencie. A tych kierunków to są cztery kierunki. To jest po pierwsze transformacja gospodarcza, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że zmienia nam się sytuacja gospodarcza w powiecie. To transformacja środowiskowa związana ze zmianami dotyczącymi środowiska. To dbałość o profesjonalną instytucje powiatowe, o pracowników, o to, jak wyglądają, jak funkcjonują nasze instytucje, nasze jednostki, ale to także zadania związane z aktywnością mieszkańców, ale tą aktywnością nie tylko wynikającą z bezrobocia, ale także aktywnością związaną z promocją zdrowia, czy z pomocą społeczną, pomocą osobom niepełnosprawnym. Włączenie się mieszkańców powiatu konińskiego w pracę na temat planów związanych z rozwojem naszego regionu jest niezwykle ważnym punktem. To właśnie teraz, poprzez udział w konsultacjach, mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie związanej z przyszłością powiatu. To teraz mogą zgłosić swoje uwagi i podzielić się swoimi pomysłami. Szanowni Państwo, 6 września rozpoczęliśmy konsultacje w sprawie strategii na najbliższe 10 lat, strategii rozwoju powiatu konińskiego. Jest to ważny dokument, który wskazuje podstawowe cele, w jakim kierunku powinien powiat koniński iść, co powinien robić w zakresie tych czterech podstawowych celów strategicznych, które są podane na naszej stronie i chcielibyśmy, aby uzyskać jak najwięcej opinii od mieszkańców naszego powiatu. Dlatego też zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Można to zrobić poprzez internet, można to zrobić pocztą tradycyjną. Można również i zgłosić się, może jesteśmy gotowi również i porozmawiać na temat strategii bezpośrednio w starostwie, jeśli Państwo tylko umówią taki termin. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału. Potraktujmy jako to bardzo ważny temat. Mówimy o rozwoju, o strategii rozwoju powiatu na najbliższe 10 lat. A teraz kilka praktycznych uwag dotyczących konsultacji społecznych. W jaki sposób wziąć w nich udział? Na naszej stronie powiatowej powiatkonin.pl jest zakładka Dialog Społeczny i tam jest zamieszczony zarówno projekt strategii, jak i diagnoza, która została opracowana na potrzeby tego projektu. I poprzez wysłanie maila, wypełnienie kwestionariusza można przesłać swoje uwagi. Te uwagi także można przesłać za pomocą tego formularza drogą pocztową na adres starostwa. Przypominamy, że konsultacje społeczne będą trwały do 20 września.